Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Małopolsce. Jadąc drogą z Bukowiny Tatrzańskiej na Łysą Polanę, trafiamy do wyjątkowej bacówki. Rządzi w niej Janina Rzepka. Jest pierwszą w Polsce kobietą, która została certyfikowanym bacą. Na początku niektórzy górale z Podhala mówili: świat się kończy, ale w przypadku tej góralki skończył się na podboju serc turystów i byciu żywą wizytówką regionu. Sława emancypantki z małej wsi Brzegi sięgnęła nawet do Japonii, a ona, jak gdyby nigdy nic, po prostu robi swoje. Zgodziła się z nami porozmawiać, ale szybko i krótko, bo pracy ciągle ma za dużo jak na to, że doba ma tylko 24 godziny. Góralski świat stanął na głowie, kiedy została pani bacą. Skąd ta decyzja? Oj, to był taki ciężki temat, dosyć ciężki temat. To był temat opracowany tam z moim mężem, oczywiście, no bo on zachorował, no i wiadomo, że tam były takie różne kontrowersje z tym. Ja po prostu się wahała, czy iść na ten górs, czy nie iść, ale Kazek Furczoń, wiadomo, wszyscy go znają. Godę mi tak, no coś ty głupiego, no nad czym się będzie zastanawiać, Godo, przecież siedzisz całe życie na bacówce, wszyscy cię znają, wszyscy Godo klienci, Godo, my przecież wszyscy bacowie wiemy, że siedzisz tam, ogi, robisz te oscypki, ścisko z te sery, pucy z Godo, to co byś miała nie iść, no nie? No i tak wysłudzę po prostu z dnia na dzień, to była taka decyzja, że ten właśnie, że mąż nie dał rady, no to ja się spakowała i pojechała na kurs. I jak to było na tym pierwszym kursie bacowskim? Wszyscy myśleli, że no taki wolny sucharz z Mazy Krzusła za męża, nie? Dopiero w trzecim dniu się okazało, że już tam, jak znacy nie podpisywać te papiery wszystkie te, no to się okazało, że jest jedyna baba, oczywiście, która będzie tam zdawać te egzaminy i to wszystko, no i to był szok. Nasze chłopy tu wiedziały, no nie tam Kazek, Krzysiek, wszyscy ci, co robili kurs ze mną, no to z naszego tutaj, z naszego rejonu, no to wiedzieli właśnie, że jest baba i że będę tam mógł się uczyć i będę zdawać na tego bacę, nie? Gorszy szok był dla tych, co byli tam właśnie z tego, od Nowego Sącza, tam z Limanowej było paru takich właśnie z tych, co robili z nami ten kurs, no to dla nich to był szok, nie? Jest pani jedyną w Polsce bacą czynnie uprawiającą swój zawód. Tak, do tej pory tak. Po mnie robiła jeszcze właśnie jedna pani tam od, zdaje się, z Limanowej, czy tam gdzieś od Nowego Sącza robiła jeszcze kurs, ale ona po prostu ino małowce i nie zajmuje się bacówką, po prostu nie prowadzi wypasu i takiego tradycyjnego tego, no nie jak ja tutaj właśnie u siebie, także jestem jedyną. A zawsze myślała pani o tym, że mogłaby pani zostać bacą? To znaczy się nigdy nie myśla, bo tak naprawdę to ja była cała co z bacą, bo ja siedziałam od początku na bacówce i zawsze tam mój mąż był zawsze gdzieś w terenie, to grabił, to przy krowach, to przy tym, a ja siedziałam non-stop na tym szałasie, tak że wszyscy wiedzieli, że Janka rządzi na szałasie od początku, tak że ja się cała co z tą bacą. Takie było pani przeznaczenie. Widocznie tak. Czy to jest ciężka praca, bo mówiła mi pani, że bardzo pani wcześnie wstaje, późno chodzi spać? To znaczy się w tym momencie to już jest tak troszeczkę lżej, bo wiadomo, są już dzieci większe, już pomagają, już jest troszeczkę tej nacji zorganizowane. I przede wszystkim odpuściliśmy sobie bydło, no nie, ale pierwsze początki, jak my właśnie zaczynali tą bacówkę, jak się zaczynało to wszystko tak rozwijać i tym, to my mieli już bydła, mieliśmy byków, tego wszystkiego, dzieci były małe, więc one jeszcze wymagały opieki, to my naprawdę wstawali wcześniej, ja spała normalnie przy łowcach, naganiała rano i przede wszystkim my wtedy to my mieli dużo łowiec, my mieli nawet 400, 500 sztuk, było nawet i 700 sztuk, więc wiadomo, tych chłopów było więcej do pomocy, ale i ja miała więcej obowiązków, bo oprócz bacówki ja mam jeszcze też pensjonat, no nie, gdzie wynajmujemy gościom, więc trzeba te obowiązki podzielić. Sporo pani wyjeżdża, promuje pani Podhale, sery. To znaczy się, jak tylko mam możliwość, oczywiście, to tak, staram się jechać, nawet na siłę, nawet jak nie rozmitam się, coś tutaj właśnie koliduje z tymi moimi robotami, ale często właśnie tam z Urzędem Marszałkowskim wyjeżdżam z Krakowa i do Szwecji, i do Poznania, i tu w zeszłym roku będziemy na targach właśnie, to jest no, zaprosili, to też właśnie pojechała, to znaczy, nie tak, że lubimy to robić, po prostu lubimy się prezentować po tym, pokazywać z jak najlepszej strony. Patrząc na panią, to właściwie można powiedzieć, że kobiety są stworzone do bycia bacą. Bo w moim przypadku tak, no znaczy się, ja w ogóle jestem takim człowiekiem, w ogóle takim pogodnym i tak mam taki łatwy kontakt właśnie z ludźmi i tym przez to mnie strasznie ludzie lubią właśnie ze pogodą z każdym, no nie wiadomo, nieraz się trafi taki klient, że jest taki ponury, nie wiadomo jak się odezwać do niego, ale ja zawsze tam podchodzę z uśmiechem, zawsze, choćby mnie tam cokolwiek bolało czy coś, to ja zawsze się śmieję, zawsze jest taka wesoła, nie? I nieraz przychodzą właśnie klienci i mówią tak, jak to pani robi, że pani jest zawsze uśmiechnięta, bo ja godam do klientów, godam, ja cały dzień się śmieję, godam przy ludziach się śmieję, a płaczę w domu, nie? No i... Ale też tak koledzy mi mówili o pani, że pani trzęsie góralami, że pani słuchają. To znaczy się, no to sucho, no muszą trochę słuchać, wiadomo, że ten, wiadomo, no tak, przez u nas też jest, jakby nie było, no, to szacunek do kobiet, no nie, to zdanie nasze się troszeczkę licy, znaczy troszeczkę, tym bardziej teraz się licy, no nie, jak już kobiety mają takie różne władze tam, nie, i ten, no to wiadomo, że ten, ale no i ja też jak się wkurzę, no to też wiadomo, że muszę mnie rostami pokrzyczeć i łopierdzielić tam z góry na dół, chociaż staram się być takim zawsze człowiekiem stonowanym i takim racyjnie niewybuchowym, ale jak mnie co dokurzy, to po prostu też umiem postawić na swoim.
Żegnamy przedsiębiorczą góralkę i ruszamy w dalszą drogę.